Drugi dzień obchodów Międzynarodowego Dnia Strażaka rozpoczął się od defilady między innymi pojazdów pożarniczych. Ogromne powodzenie miały zarówno te najstarsze, jak i najnowsze konstrukcje. Wielki piknik, który mocno oświetliło słońce, zgromadził tłumy zarówno na Placu Piłsudskiego, jak i w Ogrodzie Saskim. Pokazy były bardzo efektowne. Najnowocześniejszy dźwig konkurował z najstarszą ręczną i parową motopompą. A ponadto działo się wiele naprawdę fantastycznych rzeczy. Bo jeśli chodzi o chłopców, to jest taki moment w życiu, gdy każdy chce zostać dzielnym strażakiem.